Sezon motocyklowy nie może odbyć się bez turystyki motocyklowej i tak w tym roku jest ona ograniczona, ponieważ będziemy jeździli głównie po Polsce, ale już jeździmy i w tym zestawie też już miałem okazję pojeździć zarówno po okolicy dalszej, jak i bliższej, jak i odwiedziłem pewne miejsce, w którym byliśmy także rok temu. Nasz zestaw turystyczny, czyli HJC RPHA 90S i jest to kask szczękowy, do tego Held Hakuna Matata 2, czyli kurtka i spodnie, rękawice Mardok oraz buty Held Segrino GTX. Kask możecie już dobrze znać, ponieważ 90-kę robiliśmy dla Was jakieś 2 lata temu. I to nie jest tak, że HJC stwierdziło, że dobra, kask już jest 2 lata na rynku, wypuszczamy nowy, na pewno wszyscy kupią. Nie. Ten kask jest dedykowany dla osób, które takiego kasku jeszcze nie mają, a myślą, żeby kupić kask szczękowy z najwyższej półki. Tworzywo kompozytowe, które składa się tak naprawdę z 6 elementów, łącznie nazywa się PIM Plus i wpływa to na twardość, wytrzymałość tej skorupy, która jest jedną z najlepszych na rynku w tej cenie. Jeżeli chodzi w ogóle o kształt kasku, na tym warto się chwilę skupić, ponieważ dopóki nie otworzymy szczęki, to tak naprawdę podczas jazdy nikt nawet nie będzie wiedział, że jest to kask szczękowy. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy krój dużo bardziej sportowy. On nie jest bardzo duży, a ta szczęka także się nie obrysowuje. Widzimy tylko delikatną szczelinę. Przez to, moim zdaniem, RPHA wygrywa właśnie wyglądem tego kasku i wyciszeniem tego kasku, bo przez to, że jakby on nie jest wielki, nie jest obły, to także opływające powietrze nie robi takiego wielkiego huku. W środku mamy bardzo fajną wyściółkę, mamy duży podbródek i tutaj możemy sobie zamontować jeszcze jeden element, który jeszcze bardziej wyciszy nas kask w środku. To, co wyróżnia ten model S od podstawowej 90-ki, to jest kilka rzeczy, m.in. właśnie to, że możemy sobie tutaj zamontować dedykowany interkom od Seny. Nazywa się to Smart HJC i tutaj wkładamy baterię. Cała reszta jest przygotowana, żeby zamontować ten interkom i wszystko będzie działało ze sobą bardzo dobrze. I teraz pytania, już widzę pytania w komentarzach, a HJC mówi, że tam tylko dedykowany interkom. Nieprawda, możemy tutaj zamontować każdy interkom. Dodatkowymi zmianami w porównaniu do zwykłej 90-ki jest przeprojektowana nowa uszczelka pod szybą, która zapewnia jeszcze większą cichość. Teoretycznie. Ja generalnie różnicy nie zauważyłem, bo zwykła 90 nie jest głośna, więc 90S też nie jest głośna. Zostały zmienione także kanaliki wentylacyjne od szczęki. Sam wlot w zasadzie się nie różni, natomiast kanaliki zostały w inny sposób poprowadzone. I teraz tak, jeżeli o mnie chodzi, ja osobiście polecę białą. Jakby nie róbcie tego błędu co ja, weźcie wersję białą w upalne dni, na pewno mi za to podziękujecie. Ja jestem dziwną osobą, bo generalnie na motocyklu turystycznym jeździłem przede wszystkim na nowym Tigerze 900 i naprawdę zrobiłem sporo tam w tym kasku, na tym motocyklu zrobiłem już chyba z 1500 km, więc całkiem niezły dystans. W motocyklach, gdzie mamy dużą szybę i rozbudowane owiewki, ja wiem, że to jeszcze nie jest BMW tam serii K, które są tak zabudowane, albo Goldwingi, że już w ogóle Cię nie widać na tym motocyklu. Natomiast mi zaczyna brakować na takich motocyklach wentylacji. Tak jak w kurce opowiemy o tym, jak rozwiązał to Held i no to naprawdę spoko działa, tak tutaj jest spoko, dla większości osób pewnie będzie wystarczająco, natomiast ja bym zaczął jeździć w RPHA 11. Dlaczego? Bo tam wentylacji jest jeszcze więcej, jakby. Ale to jest moje zboczenie, jakby. Ja wolę jeszcze więcej wentylacji, natomiast osoby, które chcą mieć ciszę, spokój i założą sobie stopery, to będzie super. Jakby z całym sercem taki kask możemy wtedy polecić. Żeby przetestować ten zestaw, stwierdziłem, że zrobię sobie powtórkę z zeszłego roku. Tamtym roku zrobiliśmy majówkę i było nieźle. W tym roku zrobiłem to samodzielnie z moją żoną tak naprawdę. Ona jeździła w Rebelhornie Hardy 2, który doskonale znacie z tego filmu majówkowego, natomiast ja jeździłem właśnie w Heldzie. Oprócz tego jeździłem wokół komina, szczególnie kiedy była brzydka pogoda, więc kiedy było 13 do 17 stopni, padał deszcz, wiało, była nawet burza i gruba ulewa, ale akurat wtedy już mi się kamera rozładowała, więc będziecie widzieli głównie ten zwykły deszcz. W tym Heldzie nadal jeździłem i uwaga, było bardzo dobrze. Ba! Między 13 a 15 stopni wrzuciłem sobie bluzę pod spód, bo tutaj ten Held ma tylko to, co widzimy tutaj i w środku znajdziemy membranę, ale tą z tych podstawowych, czyli membranę Humax i stwierdziłem, że nie, że to będzie za zimno, jeszcze ma padać deszcz, nie wiadomo co tam będzie, wrzucę sobie bluzę Motobandy pod spód. I co się okazało, było mi za gorąco. Generalnie dopóki temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni, tak w środku jest ciepło. Dlaczego? Ponieważ zewnętrzny materiał to jest Cordura 500D. To jest gruby materiał. to po prostu kiedy bierzemy tą kurtkę, kiedy ją macamy, ja też jestem z tych macaczy, bo skoro mamy zapłacić w sklepie takim jak nasz dużo pieniążków, to chcemy tą kurtkę po prostu wymacać, chcemy zobaczyć, chcemy ją poczuć, założyć na siebie. Ważna informacja konsumencka, pomimo, że jest to kurtka turystyczna, to jest ona skrojona bardziej pod slim. Zobaczcie, że mniej miejsca mamy na brzuch, dużo szersze barki, więc jeżeli chcecie mieć dopasowaną kurtkę, to jak najbardziej ta kurtka jest dopasowana. Zestaw możemy sobie kupić w różnych rozmiarach, to oznacza, że mogą być rozmiary przedłużane lub skracane i ja tak właśnie zrobiłem, jeżeli chodzi o spodnie, to jest to L-ka, ale skracana, więc leży idealnie i nawet petit za bardzo nie narzeka, mógłby być troszkę mniejsze, w jego przypadku, w moim przypadku leżą idealnie, natomiast kurtka jest to, uwaga, L-ka, w M-kę też wchodzę, ale już robi się ciaśniej. Kurtka występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Ta wersja, którą my mamy, czyli jasna oraz ciemna, jest najpopularniejsza i wcale się nie dziwię, bo po prostu wyglądają bardzo dobrze. Tak, na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, jak ta kurtka wygląda, natomiast ja, pomimo że jeździłem w deszczu, w burzy i w pladze owadów, bo w tym roku straszna plaga owadów jest, to ja tej kurtki nie czyściłem. I na pewno pojawią się głosy, że a, jasna kurtka, Daniel, czy to się nie ubrudzi? Tak, generalnie się ubrudzi. Gdzieś zabrudzenia się tu będą pojawiały i tu, i na spodniach, niestety na nogawkach, to jakby delikatnie widać. No i tak, to jest gruba kordura, więc przede wszystkim smar z łańcucha na prawej nodze właśnie, myślę, że takie elementy u mnie się zebrały. Natomiast wystarczy wrzucić to do pralki, wyciągnąć przede wszystkim ochraniacze i generalnie za pomocą na przykład środków S100 sobie zwyczajnie to wyprać. I wszystko znika, sprawdzone, polecam. Wentylacja. Jakby powiedziałam Wam o tym, co jest w środku jest głównie membrana i mamy także system clip-in, czyli możemy sobie zamontować dodatkowe gadżety od Helda, czyli na przykład podpinkę ocieplającą zwykłą albo w formie soft shellu, albo na przykład kamizelkę w formie poduszki powietrznej. Wszystko to ze sobą pasuje, to jest spoko system, natomiast tak jak powiedziałem, do 10 stopni w zasadzie żadna podpinka nie będzie Wam potrzebna. Dużo ciekawiej jest na zewnątrz. A, w środku jeszcze mamy ten Coolmax, czyli w zasadzie ten sam materiał, co w kasku, który rozprowadza powietrze w środku i ma co rozprowadzać, ponieważ tutaj jest wentylacja. Wentylacja w kurtkach turystycznych jest potrzebna, powinno być jej jak najwięcej. Dlaczego? Ponieważ kiedy jeździcie latem i kiedy pojedziecie, nie wiem, do Grecji, Hiszpanii czy do Rumunii, tam też jest bardzo ciepło przecież latem, a macie zabudowaną owiewką motocykl, więc tej wentylacji będzie wpuszczało mniej. Natomiast to, co Held zrobił, to jest przeogromna wentylacja na rękawach. I już zobaczcie, jak udało im się w przemyślany i fajny sposób zrobić regulację. Ona nie przebiega gdzieś tutaj, nie musimy się męczyć, ona jest pod wentylacją, pod tym zamkiem z wentylacją, więc wszystko możemy sobie zrobić tak, jak chcemy, a dostęp do wentylacji cały czas jest duży. I to jest genialna wentylacja. Uwielbiam tą wentylację w Heldzie, ale nie tylko rękawami człowiek żyje. One będą dla Was najważniejsze. Uwierzcie mi na słowo. One będą dla Was najważniejsze. Natomiast nadal mamy sporą wentylację. W tym miejscu to sobie możemy oczywiście wypiąć. Pełne panele wypinające się. Mamy wentylację w tym miejscu, kiedy jest tylko trochę chłodniej. Mamy duży pas wentylacyjny w tym miejscu. To się rozpina na boki, tu też jest taki fajny feature, żeby bardziej jeszcze te klapy rozpiąć, to możemy zrobić coś takiego, z drugiej strony dokładnie w taki sam sposób i cały ten panel wentylacyjny będzie oczywiście widoczny. Te elementy także chowamy, więc tej wentylacji jest naprawdę sporo i to jest bardzo dobra rzecz, bo uwierzcie mi na słowo, będziecie z tego mega zadowoleni. Wentylację znajdziemy także z tyłu kurtki, nie jest to niestety cały panel odpinany, natomiast tutaj mamy dwa wywieczniki, wywieczniki znajdziemy także pod rękawami, na rękawach z tyłu. I to sprawia, że może to nie jest szczytowy model, jeśli chodzi o wentylację, ale naprawdę wentylacja świetnie sobie radzi. Kolejnym turystycznym elementem, który jest w takich kurtkach niezbędny, to są kieszenie i duża ilość tych kieszeni. W środku mamy kieszenie wodoodporne, znajdziemy ich kilka. Mamy także kieszenie zewnętrzne i one są w systemie cargo, czyli są duże kieszenie, spokojnie tutaj możemy naładować sporo, natomiast najbardziej i tak mnie interesują kieszenie w spodniach. I to nie te kieszenie, bo tutaj tak naprawdę możemy coś nosić tylko w momencie, kiedy chodzimy, kiedy wsiądziemy na motocykl, już będzie nas za bardzo uwierało, ale te kieszenie, potężne kieszenie są genialne. Ważne, że są z boku, więc nic nas nie będzie uwierało, kompletnie nic i tu zmieścimy wszystko. Nieważne jaki wielki byśmy mieli telefon, spokojnie go zmieścimy. A pod kieszeniami także znajdziemy wentylację, więc jakby na przewiew ona jest z drugiej strony także wychodzi, więc spoko, naprawdę mamy i wentylację i dużo do środka spakujemy, ciężko sobie wyobrazić po prostu lepszy zestaw. I mógłbym Wam o tym zestawie mówić Wam jeszcze więcej, natomiast teraz przejdziemy do butów. I to także jest nowość od Helda, na ten sezon. Trzy ciekawe feature'y tych butów. Po pierwsze podeszwa Vibram, po drugie membrana Gore-Tex, po trzecie duże panele mesh oddychające. Ta podeszwa jest bardzo przyczepna i tutaj nie chodzi tylko o to, żeby mieli dobry grip na motocyklu turystycznym, bo jakby to nie jest aż takie super konieczne, ale pomimo dużej sztywności buta, więc bezpieczeństwa, on jest wygodny w codziennym użytkowaniu i fajny w chodzeniu. Nawet Petit, który te buty dopiero co założył do tego filmu, jeszcze w nich nawet nie jeździł, to i tak mówi, że kurde, no jest wygodnie, jest fajnie, nie męczę się. Więc to jest duża zaleta tych butów. Po drugie Gore-Tex, więc jak mamy w tej chwili nogawkę naciągniętą na but, będzie padało, to nie zmokniemy, bo nogawki nie przepuszczą wody do środka, a same buty także są wodoodporne, ponieważ mają membranę Gore-Tex z trzeciej strony, bo te buty mają trzy strony. Mamy także ten mesh, czyli materiały przepuszczające powietrze, oddychające, więc noga nam nie zaśmierdnie, ponieważ ta wentylacja mimo wszystko jest. Jeżeli chodzi o rękawiczki, których używałem podczas jazdy w tym zestawie, to używałem dwóch. Przede wszystkim Held Mardok, który także jest wyposażony właśnie w membranę Gore-Tex, więc idealnie pasują z tym zestawem. Mają fajny feature, czyli tą dobrze zrobioną wycieraczkę do wizjera, bardzo przydatną. Kiedy padało, to po prostu genialnie to pasowało. Natomiast w gorące dni, żeby mieć przewiewną rękawicę, ja akurat wybrałem Rebelhorn ST Short. I też całkiem nieźle sobie dawał radę. Podsumowując, trzymajcie się, bo na pewno tanio nie będzie. Taki zestaw musi trochę kosztować, bo jest to Held, bo jest to Cordura, bo mamy buty z Gore, bo mamy rękawice z Gore, więc tutaj się wyświetli podsumowana liczba. I tak niektórzy powiedzą, że za tą cenę można kupić motocykl. Zgadza się, natomiast kiedy mamy już drogi motocykl i chcemy po prostu dobrze się ubrać, mieć wygodnie, to jest jeden z tych zestawów. On jest tańszy i tak od Caresse o 1000 zł, dlatego że tutaj właśnie mamy bardziej podstawową membranę, tam mamy Gore-Tex, które możemy wozić w środku albo na zewnątrz, na sobie, jeżeli nie chcemy w ogóle zmoknąć. Także jeżeli kogoś interesuje jeszcze bardziej zaawansowana kurtka, to możecie sobie zobaczyć nasz materiał na przykład z Caresse. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach również z turystyką, bo to nie jest koniec i coś z tym jeszcze zrobimy.